z koronawirusem nadal trwa. Bądźmy odpowiedzialni. Chrońmy siebie i najbliższych, aby nie stracić tego, co najcenniejsze. Walka z koronawirusem nadal trwa. Bądźmy odpowiedzialni. Chrońmy siebie i najbliższych, aby nie stracić tego, co najcenniejsze. Jeśli masz gorączkę, kaszel, duszności, kłopoty z oddychaniem, nie zgłaszaj się sam do przychodni POZ ani nie chodź do szpitala. Bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną. Państwowa Inspekcja Sanitarna Województwa Łódzkiego uruchomiła infolinię dedykowaną kwestiom związanym z koronawirusem SARS-CoV-2. Nie wychodź, po prostu zadzwoń. Karolina Morawka, witam serdecznie i zapraszam na przegląd wydarzeń. Zobaczcie, co działo się w mijającym tygodniu. Inauguracja akcji Bądź czujny, nie daj się nabrać. Mistrzostwa Województwa Łódzkiego OSP w piłce nożnej. Egzaminy ósmoklasistów. Otwarty turniej tenisa stołowego. Relikwie świętej królowej Jadwigi w Bazylice Mniejszej. 20. tydzień czytania dzieciom. Przypomnijmy, że w ciągu kilku ostatnich lat na terenie działań Komendy Powiatowej Policji w Sierazu doszło do kilkunastu oszustw dokonanych metodą na tzw. wnuczka. Aby uchronić kolejnych seniorów przed wyłudzeniami, ruszył profilaktyczno-edukacyjny projekt pod nazwą Bądź czujny, nie daj się nabrać. Oprócz oszustw na wnuczka pojawia się wiele nowych metod oszukiwania osób starszych, na przykład na urzędnika, na policjanta, na pracownika ZUS, spółdzielni, na niską cenę lub okazję, na zdalny pulpit. Łatwowierność i chęć niesienia pomocy najbliższym powoduje, że seniorzy stają się dla oszustów łatwym celem. Ponadto osoby starsze często nieświadomie udzielają zbyt wielu informacji osobom obcym. Policjanci zespołu do spraw profilaktyki społecznej nieletnich i patologii oraz rewir dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Sierazu zainicjowali podjęcie działań profilaktycznych mających na celu ograniczenie takich zagrożeń. Efektem jest realizacja akcji profilaktyczno-edukacyjnej pod nazwą Bądź czujny, nie daj się nabrać. W projekt włączył się także Urząd Miasta w Sieradzu oraz Stowarzyszenie Trampolina dla Polski. Nawiązano również współpracę z wieloma instytucjami działającymi w regionie. Istotne jest, żeby dotrzeć do jak najszerszego grona społeczeństwa i dlatego też Państwa obecność tutaj. Po to Państwa zaprosiliśmy. Liczymy również na Państwa wsparcie, na to, żebyście Państwo również nagłośnili tę akcję i również przedstawili, jak duże niebezpieczeństwo to rodzi tego typu zachowania, tego typu przestępczość, jak wielkie straty powoduje u tych ludzi, tak? Bo odebranie im dorobku całego życia, bo często niestety to ma miejsce, no, rujnuje im życie. Taka jest prawda. Dlatego musimy temu przeciwdziałać, dlatego tak istotne jest, żeby jak największa liczba osób się o tym dowiedziała. No niewątpliwie te osoby mają potrzebę kontaktu z innymi ludźmi, bo często jest to zachwiane, tak? Te relacje z rodziną nie są tak częste czy ze znajomymi, jakby chcieli. Dlatego przestępcy, wykorzystując ten element chęci kontaktu, jakiejś rozmowy, czują się w tym momencie też potrzebni, tak? Bo ktoś się zgłasza, mówi, potrzebuje jakiegoś wsparcia, bo oni się powołują czasami na przykład na to, że coś się stało z członkiem rodziny, że się z wnuczkiem coś stało i potrzebują pieniądze, żeby ratować tego wnuczka. I stąd ta łatwość pozyskania czy wyłudzenia tych pieniędzy od tych osób. Dlatego musimy o nich dbać i musimy o nich myśleć, martwić się o nich, z troską podejść, ale przede wszystkim informować ich i informować jak największą, jak najszerszy krąg osób, które by mógł przeciwdziałać tego typu zachowaniu. Obrzydliwe działanie, pozbawianie ludzi tego, na co pracowali całe życie, no, zasługuje na ogromne potępienie. Czujność, jeszcze raz czujność nas, tych, którzy się opiekujemy osobami starszymi, jest bardzo potrzebna i gorące apele do wszystkich osób starszych, aby w przypadku jakiegokolwiek kontaktu, czy telefonicznego,
czy osobistego osób nieznanych, aby ta czerwona lampka zapaliła się. Wspólnie ze Stowarzyszeniem Trampolina dla Polski powstał krótki spot profilaktyczny, który pojawi się na tablicach multimedialnych w ZUS, KRUS oraz przychodniach lekarskich w Sieradzu. Po to jest ten projekt, aby uświadomić seniorów, żeby niepochopnie podejmować decyzji, nie wypłacać pieniędzy, nie odbierać każdego telefonu, nie dać się po prostu kolokwialnie mówiąc oszukać. Trzeba przeanalizować, na spokojnie zastanowić, poradzić, jeśli zajdzie na przykład taka sytuacja, że ktoś do nas zadzwoni i poda się za wnuczka, za innego członka rodziny, zadzwonić do kogoś z rodziny, upewnić się, czy to na pewno stało się faktycznie, o czym zostaliśmy poinformowani przez telefon. Bo nigdy nie wiemy, kto jest po drugiej stronie. Jest XXI wiek, coraz więcej osób starszych ma internet, telefony, tablety, smartfony, stąd też będzie emisja w mediach społecznościowych, w mediach lokalnych, spotu krótkiego, który właśnie zobrazuje, jak wygląda jeden z najbardziej powszechnych przebiegów wyłudzenia na wnuczka. Zostaną seniorzy poinformowani przez policjantów, jak należy zachować, postępować w danym konkretnym przypadku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych także wsparł projekt, wysyłając listy i ulotki skierowane do seniorów. My to wysyłamy już od miesiąca stycznia z korespondencją i to jest proces ciągły. Również te ulotki są dostępne w naszych lokalizacjach, w oddziałach, biurach terenowych w całej Polsce. Promujemy bezpieczeństwo obrotu bezgotówkowego, wysyłamy foldery, informacje do naszych klientów. To jest naprawdę bardzo ważne, aby docierać do świadomości tych osób starszych, do seniorów. Pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nigdy nie przychodzi do domu i nie oferuje swojej usługi. Nigdy. Nie ma takiej sytuacji, żeby to pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych szedł do klienta i mówi, że chce mu pomóc w pozyskaniu lepszej emerytury czy wypełnienia wniosku. Jeśli taka osoba się pojawi, na pewno nie jest to przedstawiciel Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W kolejnych działaniach w ramach akcji Bądź Czujny, Nie Daj Się Nabrać policjanci mają zamiar dotrzeć także m.in. do banków, aptek oraz Gminnego i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieradzu, gdzie rozkolportowane zostaną broszury edukacyjno-informacyjne, by dotrzeć do jak największej liczby seniorów. Policja! Halo? Często słyszymy i czytamy w mediach o osobach oszukanych metodami. Na wnuczka, na policjanta, na pracownika spółdzielni mieszkaniowej i tym podobne. Nowe technologie i sposoby komunikowania się, a ostatnio również okres pandemii, wykorzystywane są przez tych, których głównym celem jest wyłudzenie od nas pieniędzy. Oszuści bardzo często wykorzystują ludzką wrażliwość, otwartość i dobroduszność. Potrafią zręcznie manipulować i grać na uczuciach. Celowo wprowadzają zamęt w umyśle osoby oszukiwanej, stwarzając sytuację trudną emocjonalnie. Przestępcy działają bezwzględnie i z chłodnym wyrachowaniem. Dlatego mamy dla Państwa kilka cennych rad. Pamiętaj. Za każdym razem upewnij się, z kim rozmawiasz. Nie podawaj swoich danych personalnych obcym osobom. Nie podpisuj żadnych dokumentów oraz umów, których treści nie znasz. Nie zaciągaj pożyczek ani kredytów oferowanych Ci przez osoby, które wywierają na Tobie presję. Nie mów obcym osobom, gdzie przechowujesz swoje pieniądze oraz rzeczy wartościowe. Nie wpuszczaj do domu nieznanych Ci osób. Nie przekazuj nieznajomym pieniędzy oraz wartościowych rzeczy. Pamiętaj, policja nigdy nie prowadzi działań przez telefon, a policjant nie dysponuje cudzymi pieniędzmi. Bądź czujny i rozważny. Nie postępuj pochopnie i pod wpływem emocji. Jeśli masz wątpliwości, zadzwoń do osoby, której ufasz. A w przypadku niepokojących zdarzeń, dzwoń pod numer 112. Niesłabnącym zainteresowaniem cieszą się Mistrzostwa Województwa Łódzkiego OSP w piłce nożnej. Do tegorocznej edycji przystąpiło 7 drużyn. Nie zabrakło emocjonujących pojedynków, a każdy z zespołów pokazał boiskowy charakter. Na sztucznym boisku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu odbyły się 9. Mistrzostwa Województwa Łódzkiego OSP w piłce nożnej. Strażacy walczyli o główne trofeum, statuetkę świętego Floriana, a także o puchary i medale.
Do rywalizacji przystąpiło 7 drużyn. Mamy 7 zespołów, gramy w dwóch grupach, każdy z każdym. Zwycięzcy grupy chodzą do półfinałów, grają półfinały, później finały. Także dzisiaj wybieramy mistrza województwa łódzkiego Ochotniczych Straży Pożarnych. Mamy przewidziane nagrody indywidualne, mamy przewidziane nagrody drużynowe, puchary, statuetki, medale. Także dużo fajnych, atrakcyjnych nagród tutaj nas dzisiaj czeka dla wszystkich uczestników turnieju. Ja powiem na początku, jedno serce, jedno bicie, Straż Pożarna ponad życie. I tak strażak realizuje swoją misję publiczną, w straży gasząc pożary. My postanowiliśmy jakoś to uatrakcyjnić im tą ich pracę społeczną i zorganizować takie mistrzostwa. Trwają już po raz 9, będą w przyszłym roku 10. Chcemy, żeby było więcej drużyn. Może już nie będzie tej epidemii i planujemy zrobić na 16 drużyn w 4 grupach, a dodatkowo jeszcze takie atrakcje, po prostu jak przeciąganie liny, siłowanie na rękę dla prezesów i może jeszcze jakieś inne atrakcyjne konkurencje. Strażacy nie tylko gaszą pożary, nie tylko grają w piłkę, nie tylko pomagają społeczeństwu, robią inne czynności. Tak jak dzisiaj widzimy, spotkało się 7 drużyn, miało być 8 niestety, no ale 9 mistrzostwa pokazują to, że strażacy działają i chcą być w sporcie też aktywni. Nie ma roku, żeby nie było coraz więcej drużyn. No w tym roku wiadomo, że nasze ograniczenia były do 8 drużyn tylko z uwagi na panującą sytuację. W zeszłym roku też było 8, ale 3 lata wstecz mieliśmy i 10, i 16 drużyn i są chętni do tego, są chętni i chcą grać. W tym roku grało mniej zespołów niż w ubiegłorocznej edycji, jednak piłkarskich emocji było więcej. Rozegrano bowiem mecz o 5. miejsce. Miało się zgłosić 8 drużyn, zgłosiło się na dzień dzisiejszy 7, ale mamy też pomysł, żeby każda drużyna rozegrała odpowiednią ilość spotkań, żeby wszyscy byli zadowoleni. Ponieważ mamy 7 zespołów i drużyny, które są w grupie 3-osobowej, rozegrałyby tylko po 2 spotkania, więc stwierdziliśmy, że trzecia drużyna z jednej grupy zagra z trzecią drużyną z drugiej grupy o mecze o 5. i 6. miejsce i to jest ta nowość, którą wprowadzamy dzisiaj, dlatego że chcemy wszystkich tutaj odpowiednio uhonorować, ugościć. Zawodnicy nie kryli zadowolenia z organizacji turnieju. Jesteśmy tutaj na turnieju drugi rok pod rząd. W tamtym roku mieliśmy wicemistrzostwo i w tym roku planujemy obronić przynajmniej to wicemistrzostwo albo i nawet pokusić się o mistrzostwo. I jak organizacja tego turnieju? Podoba się Wam? Bardzo dobrze zorganizowany turniej, mecze są praktycznie mecz po meczu, także nie ma długich przerw. Mam nadzieję, że tak do końca będzie. No i co, miło spędzimy niedzielę. Od samego rana rozbiegamy się, bo wszyscy jesteśmy praktycznie po wczorajszej lidze, także no by było dobrze i bez kontuzji. Wrażenia są pozytywne. Może pierwszy mecz tego nie pokazał. My jesteśmy troszeczkę nieprzygotowani, tak jak moja fryzura i zarost. Bo to jest niedziela, jednak 9 rano, więc nie mieliśmy kiedy się przygotować, no ale spróbujemy jeszcze coś powalczyć w drugim meczu. Niestety pierwszy jest do tyłu. W co celujecie? Zawsze zwycięstwo. Generalnie jeśli chodzi o ten turniej, no to jak zwykle przyjeżdżamy po wygraną, tak? Ale jak wychodzi, to wiadomo, tak? Który raz w mistrzostwach? Trzeci. I jak oceniacie dotychczasowe turnieje? No bardzo dobrze. Poziom podnosi się z roku na rok. Myślę, że z roku na rok będzie coraz lepiej. No i z tego, o ile dobrze pamiętam, w ubiegłym roku zajęliście 3. miejsce. Tak, 3. miejsce. Miejmy nadzieję, że w tym roku nie będzie gorzej, a lepiej. I w co celujecie w tegorocznej edycji? No, jak zawsze, w pierwsze miejsce. Po to przyjechaliśmy. Chcemy wygrać, chcemy zabrać pierwsze miejsce do gminy Aleksandrów, miejscowość Bełdów. Pierwsze miejsce zajęli Druchowie z Wójcina w gminie Paradyż, którzy pokonali w finale obrońców tytułu strażaków z Poddębic 3-1. Brązowy medal przypadł drużynie OSP Buczek, która w małym finale okazała się lepsza od ekipy z Bełdowa dopiero po rzutach karnych 3-2. W regulaminowym czasie gry był remis 1-1. Królem strzelców został Wiktor Kosecki z OSP Rychłocice, który 7-krotnie pokonał bramkarzy rywali. 2 kolejne nagrody indywidualne przypadły piłkarzom triumfatorów. Najlepszym zawodnikiem został Mateusz Śliwka, a bramkarzem Mateusz Janikowski. Ważną chwilą dla przyszłych absolwentów szkół podstawowych są egzaminy ósmoklasistów. Z kamerą odwiedziliśmy 2 sieradzkie szkoły, by sprawdzić, jak uczniowie poradzili sobie z językiem polskim i matematyką, a placówki z organizacją testów.
We wtorek rozpoczęły się egzaminy ósmoklasistów. To trzeci od wprowadzenia reformy edukacji sprawdzian wiedzy dla klas ósmych. Pani dyrektor, ilu uczniów przystąpiło do egzaminu ósmoklasisty? W tym roku mamy 73 uczniów w klasach ósmych, dwóch laureatów wojewódzkiego konkursu z matematyki i ci uczniowie są zwolnieni z tego przedmiotu, z egzaminu. Tak to cała reszta w komplecie. My mamy 5 klas, w tych 5 klasach mamy 130 uczniów i wszyscy muszą przystąpić do egzaminów każdego dnia. Wyjątkiem jest jutrzejszy dzień, kiedy mamy laureata konkursu przedmiotowego z matematyki i on ma jednocześnie 100% punktów na egzaminie i nie musi przystąpić do tegoż egzaminu. Więc jutro będziemy mieć o jednego ucznia mniej. W pierwszym dniu testów przyszli absolwenci szkół podstawowych mierzyli się z językiem polskim. Jak ci poszło? No uważam, że bardzo dobrze, no zadowalająco i czasowo też się dobrze wyrobiłem. Zadania wszystkie zrobiłem, były w miarę proste. Lektury się nie spodziewałem, że będzie Pan Tadeusz, bardziej się spodziewałem powieści wigilijnej, ale cóż, było jak było. Zadania trudne? Właśnie nie, wszystko poszło mi w miarę łatwo. Mam nadzieję, że tak mi się wydaje, że będzie dobrze. W porządku, wszystko mi się wydaje, że wiedziałem. Trudny egzamin dzisiaj? Nie, wydał się cięższy. Myślę, że bardzo dobrze, wszystko było w porządku, nie za trudne, nie za łatwe, takie akurat było. Rozprawka trochę cięższa, ale opowiadanie łatwiejsze było. Myślę, że było dobrze, temat opowiadania był w sumie łatwy, myślałam, że będzie gorzej, ale było dobrze chyba. Łatwy był w miarę. Tak, myślę, że się dostanę do tej szkółki, co chcę iść i będzie wszystko super. Zadania? Nie były trudne, większość było zadań do tekstu. Najtrudniejsza to chyba była tylko lekturka, jaką dali. Z zadań pisemnych do wyboru było opowiadanie lub rozprawka. Co wybrali uczniowie? Opowiadanie. I o czym było? Miałem się spotkać z osobą z lektury obowiązkowej, która miała odebrać tytuł. Wybrałem opowiadanie, napisałem opowiadanie o moim książę i o tym, jak przeleciał naszą Ziemię i opowiadał o swoich planetach mi i mnie po nich oprowadzał. Wybrałem opowiadanie, bo jestem w tym lepszy niż w rozprawce. I o czym to było? Opowiadanie było o przyjacielu mądrości. Napisałem, że spotkałem bohatera Zośkę z książki Kamienie na szaniec. Myślę, że da radę. Opowiadanie było przyjaciel mądrości, tak. Trzeba było wybrać bohatera lektury i napisać, czemu on może być przyjacielem mądrości. Koleżanka wybrała ten sam temat, czy drugi? Też napisałam opowiadanie. W środę przyszedł czas na królową nauk, czyli niezbyt lubioną przez większość uczniów matematykę. Bardzo dobrze, łatwe zadania. Podejrzewam, że dobrze. Nie był bardzo trudny. Moim zdaniem był dużo prostszy niż w poprzednich latach. No, może być, nie było aż tak źle. W dobie epidemii koronawirusa organizacja egzaminów jest o wiele trudniejsza. Kilka wejść do budynków, dezynfekcja rąk i egzaminy w kilku klasach. To covidowa rzeczywistość, z jaką musiały się zmierzyć szkoły. Staramy się zrobić wszystko, żeby młodzież po prostu nie tworzyła takich zbyt dużych skupisk. A wiadomo, oni jeszcze za sobą tęsknią, więc próbują się jakoś, wiadomo, dzielić wrażeniami. I stąd tutaj musimy też duży akcent na to położyć. Generalnie sama nauka zdalna, tak, była dla nas dosyć dużym wyzwaniem i zmotywowanie uczniów do tego, żeby uczestniczyli w dodatkowych zajęciach, ale nie rozczarowaliśmy się. Uczniowie bardzo chętnie korzystali i z konsultacji tutaj stacjonarnych w szkole i łączyli się zdalnie na dodatkowe konsultacje. Także myślę sobie, że wykorzystaliśmy wszystkie możliwe siły, żeby przygotować się do tego egzaminu jak najlepiej. Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy. Każdy uczeń musi do niego przystąpić. Nie ma jednak określonego progu, od którego zalicza się egzamin. To ostatni test dla klas ósmych w starej formule. Od przyszłego roku szkolnego, oprócz języka polskiego, obcego oraz matematyki, uczniowie będą musieli wybrać czwarty. Biologię, chemię, fizykę, geografię lub historię. Jednym z ciekawych wydarzeń organizowanych przez Sieradzki Mosyr w ubiegły weekend był otwarty turniej tenisa stołowego. Zawody cieszyły się dużym zainteresowaniem. W sobotę w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu zgromadzili się miłośnicy tak zwanego ping-ponga, którzy mieli ochotę zmierzyć się w rywalizacji pucharowej. Na kilkunastu stołach rozegrany został bowiem otwarty turniej tenisa stołowego w kategorii kobiet i mężczyzn. Dlaczego warto uprawiać tenis stołowy?
No dzisiaj to chyba każdy sport warto uprawiać, zwłaszcza po okresie pandemii. Sytuacja pokazała, że zaskoczyła nas trochę liczba uczestników. Tenis stołowy przede wszystkim dlatego, że jest to sport ogólnorozwojowy, rozwijający zarówno i tężyznę fizyczną, jak i umysłową. Powoduje, że mamy szybszą reakcję. U dzieciaków bardzo fajnie, jeżeli dzieci trenują koordynację oko-ręka przy pisaniu z tablicy. U starszych osób motywuje mózg do działania, także w każdym wieku tenis to warto uprawiać, chociażby dlatego, że jest bardzo mało kontuzyjny, bo gramy tyle, ile zagramy, tyle jest nasze. Nikt nam w nogi nie wejdzie, nikt nam nie połamie, nikt nam niczego nie zrobi. Jak duże dzisiaj jest zainteresowanie? Dzisiaj mamy 32 zawodników w kategorii mężczyzn, mamy 6 kobiet, także liczyliśmy, że będzie troszkę mniej, ale jesteśmy mile zaskoczeni, bo przyjechała duża część młodszych uczestników, takich do 14-15 roku życia. Ale druga połowa to jest zawodnicy pełnoletni, starsi. Przekrój uczestników był niezwykle szeroki. Najmłodszy uczestnik turnieju miał 9 lat, a najstarszy około 70. Bo tata już jak był młody, no to już zaczął grać w tenisa stołowego i właśnie chciałem iść jego drogą. Masz jakiś idoli w tej dyscyplinie? 3. Malonga, Fanzendonga i Shushina. Dlaczego oni? No najlepsi na świecie są. Pierwsza trójka. Co takiego byś u nich chciał podpatrzeć najbardziej? Najbardziej backhand. U Fanzendonga, u Malonga forehand, a u Shushina pracę nóg. Sieradzki Klub Tenisa Stołowego zaprasza wszystkich chętnych, którzy są zainteresowani uprawianiem tej dyscypliny. Zapraszam wszystkich chętnych. Mamy zajęcia 2-3 razy w tygodniu, czasami 4, w zależności jak tam nam się rozkładają tygodnie treningowe, czy mamy obozy, czy wyjazdy mamy na turnieje, czy nie. Wszystkich chętnych zapraszam do kontaktu ze mną. Jest na stronie Mosiru, czy gdzieś tam na stronie facebookowej Bogdan Pakuła. Można przyjść i zacząć z młodzieżą grać 2-3 razy w tygodniu. I przyjeżdżajcie. Ważnym wydarzeniem, które miało miejsce w poniedziałek, było uroczyste wprowadzenie relikwii świętej Jadwigi Antegaweńskiej do Bazyliki Mniejszej w Sieradzu. Mszy przewodniczył ksiądz biskup, a inicjatorem pozyskania relikwii z Krakowa był proboszcz parafii Wszystkich Świętych. W Bazylice Mniejszej w Sieradzu po raz kolejny byliśmy świadkami ważnego wydarzenia. Podczas Eucharystii celebrowanej przez księdza biskupa Wiesława Meringa przy udziale kapituły sieradzkiej i wielu zaproszonych gości uroczyście wprowadzono relikwie świętej królowej Jadwigi, które z inicjatywy księdza infuata Mariana Bronikowskiego sprowadzono z Krakowa. Msza święta rozpoczęła się uroczystą procesją z relikwiarzem. Sieradz w ogóle się bardzo ożywił. Ja muszę powiedzieć, że patrzę z dużym uznaniem po tych 18 latach na Sieradz także jako ośrodek kościelny. Tu nieustannie coś się dzieje. Wśród tych różnych wydarzeń raz w roku gromadzi się tutaj kapituła sieradzka. Wszystkie kościoły, które gromadzą, które mają kapitułę, są bardzo czcigodne i stare, mają wspaniałą tradycję. Tu właściwie w Sieradzu odbyła się jedna z najwcześniejszych konferencji Episkopatu Polski. Wtedy to się jeszcze tak nie nazywało, ale to zgromadzenie biskupów tu obradowało. I stąd czasem przez wieki wytworzyła się ta tradycja, która zaowocowała dwoma faktami. Najpierw powołaniem kapituły sieradzkiej, a dwa, co jest dzisiaj również niesłychanie ważne, bazyliką. To jest rzadkość w każdej diecezji. Tych kościołów jest zwykle kilka, trzy, cztery, a każdy z nich podkreśla taką światowość miejscowości, bo odnosi natychmiast, kieruje uwagę na Rzym. Dlatego to zebranie kapituły ma wielkie znaczenie, bo ono nawiązuje do historii, a równocześnie obrady tego gremium
każą zastanowić się nad zadaniami i problemami, jakie stają przed nami dzisiaj. Chciałbym jak najpiękniej i jak najpełniej przywołać słowa Jana Pawła II z homilii kanonizacyjnej 79 roku z 8 czerwca. Długo czekałaś, Jadwigo. Długo czekałaś, Jadwigo, na dzień kanonizacji, długo czekałaś, Jadwigo, na swój powrót w takim wymiarze, w znaku relikwii, do naszego miasta, do Sieradza. Co to oznacza? Oznacza bardzo wiele. Przede wszystkim, po pierwsze, przypomnienie, że to właśnie panowie, szlachta, książęta zebrani w Sieradzu wystosowali oficjalne pismo, zaproszenie do króla Polski, że są gotowi ją przyjąć. To był znak wielkiej otwartości. Popłynął właśnie z Sieradza. Po drugie, żyjemy w czasach, kiedy święci stają się doskonałymi apologetami wiary. Dlatego też myślę, że będziemy wielokrotnie i na różne sposoby inspirowani świętością królowej Jadwigi, by właśnie chociaż w jakimś stopniu, choć trochę, sprostać, dorównać właśnie tym zadaniom, którym ona dorównywała, którym ona sprostała. Proszę pamiętać, że nie były to czasy dla niej łatwe, a ona przede wszystkim wykazała się niezwykłą lojalnością i niezwykłą wiernością wobec swego królestwa, wobec Polski. W mszy świętej wzięły udział także władze wojewódzkie, powiatowe, miejskie i gminne oraz poczty sztandarowe i licznie zgromadzeni parafianie. To wyjątkowe wydarzenie i nobilitacja dla Bazyliki Mniejszej. To bardzo ważna postać, która myślę, że wpisała się trwale w historię Sieradza. Dzisiejsze wydarzenie wprowadzenia relikwii świętej Jadwigi mam nadzieję, że będzie przyczynkiem do tego, aby sieradzanie zechcieli poznać świętą Jadwigę. To naprawdę wyjątkowa osoba. W tak młodym wieku trzeba było podejmować tak trudne decyzje. Myślę, że przyszłość Sieradza również od dnia dzisiejszego będzie determinowana również i świętością, i osobą samej Jadwigi, ogromnej społeczniczki, młodej osoby, która potrafiła podjąć bardzo trudne decyzje w imię celów wyższych, w imię wartości, jakim jest bliźni, jakim jest ojczyzna. To święto samego Sieradza, diecezji włocławskiej, ale także całego województwa łódzkiego. Myślę, że wszyscy jesteśmy szczęśliwi, że możemy w tym bardzo ważnym wydarzeniu uczestniczyć. Można powiedzieć trochę przekornie, że zbliżamy Europę do Sieradza, bo przecież święta Jadwiga to taka postać, która nam się kojarzy bardzo europejsko, bo to przecież i córka króla węgierskiego, i związana, łącząca Litwę z Polską osoba, czyli taka bardzo, bardzo europejska postać, która tutaj zawitała w tej chwili do Sieradza i myślę, że będzie z nami, będziemy mieli okazję być z nią i modlić się do niej. Na zakończenie Eucharystii relikwiarz umieszczono w kaplicy Męki Pańskiej, gdzie jest dostępny dla parafian. Dnia 26 maja rozpoczął się 20. Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom, który potrwa do 1 czerwca. W tym roku czytanie odbyło się w sposób wirtualny. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu razem z gośćmi stworzyła film z fragmentami twórczości Jana Brzechwy. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu przedstawia: Cała Polska czyta dzieciom.
Na straganie Jan Brzechwa. Na straganie w dzień targowy takie słyszy się rozmowy. Może pan się o mnie oprze? Pan tak więdnie, panie koprze? Cóż się dziwić, mój szczypiorku, leżę tutaj już od wtorku. Rzeczę na to kalarepka. Spójrz na rzepę, ta jest krzepka. Groch po brzuszku rzepkę klepie. Jak tam rzepko, coraz lepiej? Dzięki, dzięki, panie grochu, jakoś żyje się po trochu. Lecz pietruszka z tą jest gorzej. Blada, chuda, spać nie może. A to feler, westchnął seler. Burak stroni od cebuli, a cebula doń się czuli. Mój buraku, mój czerwony, czyś byś nie chciał takiej żony? Burak tylko nos zatyka, niech no pani lepiej zmyka. Ja chcę żonę mieć buraczą, bo przy pani wszyscy płaczą. A to feler, westchnął seler. Naraz słychać głos fasoli. Gdzie się pani tu gramoli? Nie bądź dla mnie taka wielka! Odpowiada jej brukselka. Widzieliście, jaka krewka? Zaperzyła się marchewka. Niech rozsądzi nas kapusta. Co? Kapusta? Głowa pusta? A kapusta życzy smutnie. Moi drodzy, po co kłótnie? Po co wasze swary głupie? Nawet i tak. Zginiemy w zupie. A to feler, westchnął seler. Tym akcentem kończymy nasz przegląd wydarzeń, a już za chwilę m.in. Łódzkie na plus. Zostańcie z nami. Witamy Państwa w pierwszym programie w tym roku, ważne dla gminy Widawa. Państwa gościem jest wójt gminy, pan Michał Włodarczyk. Witamy, panie wójcie. Dzień dobry, witam serdecznie Państwa. Jesteśmy w takim szczególnym miejscu, jest to dosyć sporo osiedle domków jednorodzinnych przy zbiegu ulic Leśna i Lipowa. I tutaj mamy na początek programu dobre informacje dla mieszkańców. Tak, szanowni Państwo. Bardzo dobre informacje dla mieszkańców, mianowicie będzie, drodzy Państwo, w tym roku dokończona przebudowa osiedla w Widawie. Dróg. Przypomnę, że w 2017 roku rozpoczęliśmy tą przebudowę. Prawie 2 miliony złotych zostało zwydatkowane na przebudowę ulic, jak gdyby na tej nowej części, bo znajdujemy się na tej starszej części w tej chwili osiedla. No i drodzy Państwo, udało nam się pozyskać duże dofinansowanie, mianowicie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymaliśmy 1 250 000 dofinansowania. Jest to 100% dofinansowanie właśnie na dokończenie tutaj przebudowy ulic znajdujących się w tej części osiedla. Są to ulice Leśna, Lipowa,
Sosnowa i ulica Kolejowa. Konkretnie kiedy rozpoczynacie pracę, bo to chyba dla mieszkańców tak, jest, to jest bardzo ważne, najważniejsze. Tak. Drodzy Państwo, jesteśmy już po przetargu, została wyłoniona firma. Firma Dromak będzie wykonywać ze Zduńskiej Woli to zadanie. No praktycznie plac budowy zostanie niebawem przekazany na początku czerwca. No i myślę, że do końca września zostanie ta inwestycja zakończona. Zostaną, proszę Państwa, przebudowane chodniki. W ramach chodniki. Tej inwestycji tak. właśnie tutaj zostaną przebudowane chodniki, wjazdy do posesji. Zostaną, proszę Państwa, wybudowane również progi zwalniające. Dwie warstwy asfaltu. Zostanie wyrównana warstwa ta zła, która w tej chwili się znajduje. Na pewnej części tutaj w ogóle nie ma asfaltu, trzeba od podstaw budować. No i warstwa ścieralna, także no pięknie zostaną tutaj zakończone te ulice. Porozmawiajmy tutaj przy okazji tych dróg o kolejnych inwestycjach drogowych i innych inwestycjach, które mają w tej chwili miejsce na terenie gminy Widawa lub jesteście na etapie projektowania, składania projektów i oczekujecie na ich rozstrzygnięcie, czy to też przetargów. Jak to wygląda w tej chwili? Tak, Szanowni Państwo, kolejna bardzo ważna i długo wyczekiwana inwestycja już od 2016 roku, bo wtedy wykonaliśmy projekt techniczny, próbowaliśmy też pozyskać środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, ale wtedy no, nie udało się, tych środków było stosunkowo mało. Ale ten projekt znalazł uznanie. Złożyliśmy do tutaj wniosek do pana wojewody, za pośrednictwem pana wojewody do pana premiera. Otrzymaliśmy duże dofinansowanie, 2 miliony 100 tysięcy złotych na przebudowę drogi z Widawy przez miejscowość Dębina do Dąbrowy Widawskiej. Jest to długość odcinka 2 km 300 metrów, czyli prawie 2,5-kilometrowy odcinek. Dodam, że tam jest ścieżka rowerowa również zaprojektowana o szerokości 2,5 metra. Czyli będzie bezpiecznie, atrakcyjnie. Będzie bezpiecznie, bardzo wszystkim atrakcyjnie. Oczywiście. Także będzie połączenie dwóch dużych miejscowości Widawy i Dąbrowy Widawskiej. Otrzymaliśmy jeszcze w poprzednim roku też rządowego programu tutaj z tych covidowskich środków 823 tysiące złotych, czyli razem dofinansowanie prawie 3 miliony złotych. Swoich środków tutaj mamy zarezerwowane około 0,5 miliona złotych. Jesteśmy też już po przetargu. Jeszcze nie ma go, przetarg nie jest rozstrzygnięty, bo firmy muszą stosowne dokumenty przedstawić, ale niebawem wykonawca zostanie wyłoniony. Ja korzystając z okazji zapytam o sprawę hali sportowej w Chociwiu. Mieliśmy jakiś czas temu okazję oglądać wizualizacje tak. I te obiekty będą mniej więcej wyglądały tak jak na tych wizualizacjach. Mhm. Natomiast w tej chwili przy tej szkole hali jako takiej nie ma. Wiem, że mimo wszystko jakieś prace, jakieś projekty, Państwo dokumenty w tych sprawach składacie. To nie jest tak, że się nic nie dzieje w tej kwestii. Dzieje się cały czas. Proszę Państwa, ten budynek, który wcześniej tam funkcjonował, on został już rozebrany zgodnie z projektem rozbiórki, bo przypomnę, że nadzór budowlany tutaj zakwestionował ten budynek po 10 latach funkcjonowania. Teren został oczyszczony, no i proszę Państwa, projekt został na koniec roku wykonany, kosztował prawie 150 tysięcy złotych. Otrzymaliśmy kolejne dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 3 miliony złotych. One już są na koncie gminy. Złożyliśmy, proszę Państwa, w międzyczasie wniosek teraz na początku roku do Ministerstwa Sportu o kolejne dofinansowanie. Tam chyba kwota rzędu około 4 milionów złotych wchodzi w rachubę. I przygotowujemy się właśnie na najbliższej sesji do kolejnego wniosku. To będzie wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Jest uruchomiony taki program Puszczyk na właśnie budynki użyteczności, między innymi publicznej, w systemie pasywnym. Są to budynki energooszczędne, czyli takie budownictwo, powiedziałbym, sprzyjające ochronie środowiska. I tam też będziemy o kolejne 2 miliony jeszcze wnioskować pożyczko dotacji. W momencie, kiedy zostaną zebrane środki, powiedzmy tam w okolicy jesieni, w
Wtedy dopiero będziemy mogli procedować przetarg. Sport to nie tylko hala, proszę Państwa. W tym roku złożyliśmy wniosek też do tutaj Urzędu Marszałkowskiego na wybudowanie placu zabaw i siłowni na świeżym powietrzu przy Zespole Szkół w Widawie. I otrzymaliśmy 70 tysięcy dofinansowania. Całkowity koszt to jest kwota rzędu około 125 tysięcy złotych. I to zostanie, proszę Państwa, wybudowane do końca wakacji. Także we wrześniu już na nowej siłowni, na nowym placu zabaw dzieciaki będą mogły uczyć się, cieszyć się. Możemy tam zrobić otwarcie roku szkolnego. No daj Boże, żeby było to możliwe. Zadam może trudne pytanie, czy we wszystkich sołectwach na terenie gminy Widawa są już tego typu instalacje? Mówię o placach zabaw dla dzieci. Staramy się. Czy jeszcze są takowe, w których... Jeszcze są takowe, które też zgłaszają się do mnie i będziemy, proszę Państwa, tutaj razem z Radą podejmować, Radą Gminy Widawa, będziemy podejmować kolejne decyzje i będziemy tego typu obiekty budować, bo muszę Państwu powiedzieć, że jest wielki głód tych obiektów. Planujecie Państwo inwestycje na terenach popegeerowskich, z tak zwanych funduszy covidowskich i nie tylko. I w niektórych momentach Wam się to udało. Proszę Państwa, tak, złożyliśmy wniosek, też oczekujemy na środki finansowe, zobaczymy. Niebawem pewnie będzie rozstrzygnięcie, ukaże się lista. No, rząd Rzeczpospolitej Polskiej tutaj zadbał również o takie tereny, bo proszę Państwa, te tereny właśnie popegeerowskie były wykluczone do tej pory, tam niewiele się działo. Więc podjęto decyzję, pan premier razem z rządem i z Sejmem Rzeczpospolitej Polskiej, żeby również dofinansować tego typu tereny. No i taki wniosek oczywiście złożyliśmy też na przebudowę drogi. Mamy taką miejscowość Ligota, tam kiedyś właśnie takie gospodarstwo rolne mieściło się, zajmowało się chowem bydła, tuczników, no generalnie produkcja zwierzęca, ale roślinna również miała miejsce w tym obszarze. Także tam jak gdyby ten obszar plasuje się i czekamy na rozstrzygnięcie. I jeszcze proszę Państwa też z terenów wiejskich chcemy wybudować tutaj drogę w takiej to troszeczkę zapomnianej też miejscowości. To jest po drugiej stronie gminy. Gminę mamy dużą, piękną, ale też te miejscowości są oddalone tutaj od Widawy znacznie. Chociażby taka miejscowość właśnie jak Siemiechów, gdzie chcemy z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych również wybudować tutaj drogę, kilometr drogi, kilometr nakładki. Kosztorys tam jest chyba kwota około 650 tysięcy. Czekamy też na rozstrzygnięcie tutaj od pana marszałka. A więc ta druga połowa roku zapowiada się, patrząc na inwestycje, bardzo pracowicie. Pracowicie, stawiamy na drogi, ale też i na oświatę, na kulturę fizyczną, bo to jest bardzo ważne tutaj dla społeczeństwa. W tej chwili znajdujemy się na oczyszczalni ścieków w Widawie. Panie wójcie, instytucje, jednostki organizacyjne, bo tak się nazywa, podległe gminie Widawa, będą wyposażone w instalacje fotowoltaiczne. Tak. Szanowni Państwo, zdecydowaliśmy tutaj wspólnie z radnymi, z Radą Gminy Widawa, że będziemy starać się obniżyć rachunki za prąd, a w tych jednostkach organizacyjnych, gdzie jest największy pobór energii. I tak się składa, że największy pobór energii jest tam, gdzie cały czas urządzenia pracują. Tam, gdzie cały czas, tak jak tutaj oczyszczalnia ścieków, mamy non-stop pracę pomp, które no, przetwarzają. Czerpią energię elektryczną. Tak, czerpią energię elektryczną. Również hydrofornie tak samo pobierają tą moc, tą energię elektryczną 24 godziny na dobę. A to niestety kosztuje. A to niestety wszystko kosztuje. I w związku z tym tutaj napisaliśmy taki wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi o dofinansowanie tego typu właśnie inwestycji, dofinansowanie paneli fotowoltaicznych właśnie w budynkach użyteczności publicznej. I szanowni Państwo, wytypowaliśmy 5 takich jednostek. To jest właśnie hydrofornia tutaj we Widawie. To jest oczyszczalnia ścieków we Widawie, hydrofornia w miejscowości Goryń, tam gdzie niedawno odbieraliśmy piękną, nowoczesną
hydrofornie, stację uzdatniania wody. To jest, szanowni państwo, urząd gminy w Widawie również. Będziemy tam na dachu montować panele fotowoltaiczne w przyszłości. I również, proszę państwa, zespół szkół we Widawie też chcemy zaopatrzyć w tego typu urządzenia. Drodzy państwo, jak policzyliśmy, cały projekt będzie opiewał na kwotę ponad 800 tysięcy złotych. Została wyłoniona w rozstrzygnięciu, tutaj w zapytaniu cenowym, firma, która oczywiście ma uprawnienia i taki wniosek nam napisała. Do tego zostały zrobione audyty tutaj energetyczne, prawda, audyty tutaj, które no, wykazały, jaka moc tak na dobrą sprawę jest potrzebna, jest tych wszystkich paneli fotowoltaicznych, żeby to wszystko zbilansować. Taki wniosek, proszę państwa, zostanie zawieziony 31 maja po sesji, bo musimy część środków zabezpieczyć też w budżecie, bo to nie jest dofinansowanie w 100%. To jest dofinansowanie, proszę państwa, w 80% kosztów kwalifikowalnych. VAT nie jest kosztem kwalifikowalnym, więc ten VAT i pozostałe 20% musimy wyłożyć ze swoich środków, czyli otrzymamy udział własny. Tak, udział własny, czyli otrzymamy dotację, tam jest dotacja chyba powyżej 600 tysięcy złotych wyliczona. Pozostała kwota jest po naszej stronie tutaj gminy Widawa. Ale proszę państwa, to się szybko zwróci, bo rachunki za prąd będą zdecydowanie niższe w tych jednostkach. I takim akcentem chyba tutaj postawimy kropkę, panie wójcie, w dzisiejszym programie. Państwa gościem w programie Ważne dla gminy Widawa był pan Michał Włodarczyk. Dzieje się bardzo dużo, tylko życzyć tego, żeby rzeczywiście zdrowie wszystkim nam dopisywało, żeby było coraz lepiej, żebyście państwo mogli ten plan swój zrealizować. Tego sobie życzmy. Dziękuję bardzo państwu. Dziękuję bardzo państwu za uwagę. Tradycyjnie jak co piątek zapraszamy na premierowy odcinek Łódzkie na Plus, czyli 3-minutowy skrót najważniejszych wydarzeń z województwa. Łódzkie na Plus. Podsumowanie tygodnia w skrócie. Czeki na rozbudowę obiektów sportowych dla 5 samorządów wręczył w Sieradzu marszałek Grzegorz Schreiber. Ze wsparcia w powiecie sieradzkim skorzystają Sieradz, Burzenin, Goszczanów, Warta i Złoczew. W całym województwie zarząd zdecydował o przyznaniu 64 dotacji za sumę 4 milionów złotych. Warto także dodać, że program Infrastruktura Sportowa Plus będzie kontynuowany. Nasz program wpisuje się wspaniale w niezwykle ważny program rządowy Nowy Ład. To program, którego z jednym z filarów jest infrastruktura, w tym infrastruktura sportowa. Bo tylko wtedy, jeżeli możemy współdziałać, jeżeli możemy współdziałać między samorządami, między rządem, będziemy mogli w krótkim czasie wesprzeć wiele, wiele innych inwestycji sportowych w tym terenie, w całym województwie. Mocno jej brakuje, a nie można jej niczym zastąpić. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi zaprasza wszystkich chętnych do oddawania krwi. W magazynach jest jej bardzo, ale to bardzo mało. Centrum pracuje w Łodzi 7 dni w tygodniu. Organizuje także dojazdy do chętnych, którzy chcą oddać krew, pod warunkiem, że zbierze się ich 30 osób. Słońca, blask, ptaków, śpiew. Dobrze to brzmi, a jakże? Żeby poznać uroki wsi i jednocześnie się nimi pochwalić, Zarząd Województwa Łódzkiego zaprasza do udziału w drugiej edycji konkursu Weekend na Wsi. Konkurs podzielono na kilka kategorii tematycznych. Zgłoszenia można składać do 15 lipca tego roku. Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem locki.ksof.pl. 29. Nagroda Złotego Ekskibrysa oraz 12. Nagroda Złotego Super Ekskibrysa Wojewódzkiej Biblioteki imienia Piłsudskiego zostały przyznane. Nagrodzono m.in. publikacje Rezerwaty Przyrody w Województwie Łódzkim, Przeszłość, Teraźniejszość, Przyszłość
oraz łódzki oddział Instytutu Pamięci Narodowej. Wystarczyliśmy wszystkie rezerwaty, 87 na terenie województwa i 30 parę proponowanych, projektowanych do utworzenia. Otóż mamy w tej chwili 90. rocznicę, 91. dokładnie, utworzenia pierwszego rezerwatu na terenie miasta na świecie. Oczywiście większość mieszkańców o tym nie wie, jest to Polesie Konstantynowskie. W zoo w Borysewie na świat przyszło kolejne białe lwiątko. To już 13 biały lew, który przyszedł na świat w prywatnym ogrodzie zoologicznym pod Poddębicami. Dzień dobry, nazywam się Jadwiga Napieralska, jestem dyrektorem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszkach. Niestety nie mogę zaprosić Was do obejrzenia naszej szkoły, do pokazania tego, czym możemy się pochwalić. Musimy zrobić to w sposób zdalny. Jesteśmy szkołą, która jest otwarta na nowe propozycje, na nowe działania, otwarta na potrzeby środowiska i na to, co dzieje się współcześnie. W najbliższym czasie czeka nas bardzo wiele inwestycji, bardzo wiele działań, których celem jest poprawa bazy szkoły, a przede wszystkim zapewnienie komfortowych warunków do nauki dla wszystkich uczniów, którzy w naszej szkole się uczą. Serdecznie zapraszam do naszej szkoły. Szkoła to przede wszystkim ludzie, którzy ją tworzą. Dzisiaj dostrzegamy to chyba wszyscy. Dobrze jest mieć przestrzeń, gdzie możemy się spotkać. Takim miejscem na pewno jest nasza tak zwana stołówka. Tutaj można odpocząć, porozmawiać, kupić coś w sklepiku szkolnym. Niech nas nie zwiodą wyciągnięte na potrzeby mediów podręczniki. To miejsce relaksu. Dobrze jest mieć kogoś, kto poradzi w trudnościach. Jeśli nie przyjaciel, to może nasz szkolny pedagog. Rozmowy indywidualne, zajęcia w grupach. Warto tutaj zajrzeć. Kto dzisiaj czyta jeszcze lektury? To wiedzą tylko pewnie nasi poloniści. W szkolnej bibliotece znaleźć można obok wspomnianych już dzieł obowiązkowych wiele nowości, które zainteresują każdego. Czy trzeba jeszcze kogoś przekonywać, że angielski jest nam potrzebny? Podobnie jak hiszpański, rosyjski lub niemiecki, których można się u nas uczyć. Czego słuchają uczniowie na lekcji? Przyjdź, przekonasz się. Nauka może być przyjemna. Jeśli czujesz chemię, to jest Twoje miejsce na ziemi. Ekopracownia. Możesz poczuć się jak odkrywca. Mieszać, potrząsać i czekać na przewidzianą lub zaskakującą reakcję, również nauczyciela. Gdzie jesteśmy? Co to za wygłupy? To pracownia biologiczna i Kazik w białym fartuchu. Uczniowie obserwują i wydają się zainteresowanymi tym, co widzą. Czasem trzeba coś dotknąć lub przyjrzeć się z bliska, żeby naprawdę zobaczyć. Mówi się, że młodzież nie uprawia sportu, nie ma kondycji. Nieprawda. Spójrzmy na uczniów naszej szkoły. Oprócz może mniej lubianej gimnastyki, można na lekcji WF lub zajęciach SKS pograć w kosza, sprawdzić siłę mięśni, błysnąć talentem piłkarskim i tylko pytanie, trafił czy nie trafił? Dużo talentu i dużo sprzętu to odpowiedni komentarz do tego, co widzimy i jaka pasja, aż chciałoby się dołączyć.
Uczniowie w mundurach od kilku lat są obecni w naszej szkole. I nie tylko o mundury tutaj chodzi. Zajęcia z samoobrony, na strzelnicy, w terenie, wyjazdy na poligony. Jeśli czujesz, że to jest coś, co cię interesuje, wybierz klasę mundurową. Nasza szkoła to miejsce, w którym warto się spotkać. Zapraszamy. Misją naszego specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Łasku, w którym się znajdujemy, jest wsparcie, edukacja, terapia i rewalidacja dzieci z różnorodnymi niepełnosprawnościami już od momentu wykrycia tych niepełnosprawności aż po dorosłość. Obecnie żyjemy w bardzo trudnych czasach, w dobie pandemii koronawirusa. W związku z tym nie możemy wejść i pokazać, jak obecnie pracujemy, a pracujemy przez cały czas. W związku z tym zapraszamy wszystkich Państwa do obejrzenia naszego filmu promocyjnego. Mój syn jest w tej placówce już 4 lata. Spotkaliśmy na swojej drodze wspaniałych terapeutów i nauczycieli. Mój syn czuje się tutaj bardzo dobrze i widzimy bardzo widoczne postępy w jego rozwoju. W ośrodku czujemy się jak rodzina. Polecam bardzo serdecznie tę placówkę. Jesteśmy drużyną nieprzetartego szlaku Związku Harcerstwa Polskiego. Nasza działalność sięga już lat 60. Do dyspozycji mamy salę, gdzie jest przeprowadzana rehabilitacja ruchowa za pomocą metody NT-BOBAT oraz PNF. W szkole znajduje się także pomieszczenie, w którym przeprowadzane są zabiegi z zakresu hydroterapii. Na zajęcia rehabilitacji uczęszczają dzieci w ramach wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci z rehabilitacji indywidualnej. Terapia integracji sensorycznej nazywana jest naukową zabawą, ponieważ tutaj wykorzystujemy bardzo dużo sprzętów podwieszanych. Metoda indywidualnej stymulacji słuchowej Johansena jest dla dzieci zarówno ze spektrum autyzmu, jak i z innymi zaburzeniami, u których występują zaburzenia przetwarzania słuchowego. Terapia behawioralna skierowana jest głównie do dzieci ze spektrum autyzmu. Pomaga nam w wygaszaniu zachowań trudnych oraz w generalizowaniu, czyli utrzymywaniu efektów terapii. Na terapię logopedyczną uczęszczają dzieci młodsze w ramach wczesnego wspomagania rozwoju, jak również nasze przedszkolaki oraz dzieci szkolne. Dzieci w naszym przedszkolu poznają normy i zasady, uczą się wspólnej zabawy, nabywają umiejętności komunikacyjnych i w taki przyjemny sposób staramy się przygotować do jak największej samodzielności. Sala doświadczania świata przeznaczona jest dla osób i dzieci z różnymi dysfunkcjami. Cały nasz świat składa się z kolorów, dźwięków, faktur i zapachów, a co wszystko daje nam właśnie sala doświadczania świata. W klasie przysposabiającej do pracy uczymy dzieci samodzielności w przygotowywaniu różnych potraw. Młodzież nabywa umiejętności praktyczne. Dzięki tym umiejętnościom dobrze sobie radzą w samodzielnym życiu. Każdy etap terapii metodą Tomatica poprzedzony jest diagnozą, w której sprawdzamy poszczególne parametry uwagi słuchowej. Każde dziecko zakwalifikowane do terapii przechodzi przez 3 cykle terapeutyczne. Przynosi bardzo dobre efekty w pracy z dziećmi z autyzmem, z dziećmi z trudnościami szkolnymi, z trudnościami w koncentracji uwagi, z trudnościami emocjonalnymi i z całym obszarem trudności komunikacyjnych. W naszym ośrodku uczniowie mają możliwość trenowania wielu dyscyplin sportowych. W ramach olimpiad specjalnych biorą udział w zawodach o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i światowym. W latach ubiegłych nasi wychowankowie
reprezentowali nasz kraj na igrzyskach w Grecji, Austrii i na Alasce, sięgając po medale olimpijskie, dostarczając nam wiele radości, niezapomnianych momentów i sportowych emocji. W internacie specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego przebywają uczniowie naszej szkoły, którzy spędzają tutaj czas po lekcjach. Uczniowie mogą korzystać z pracowni gospodarstwa domowego, wychowawcy również pomagają w odrabianiu lekcji. Rodzice mają po prostu zapewnioną wygodę, ponieważ nie muszą codziennie dowozić dzieci do szkoły. Nasi podopieczni mają także w naszej szkole do dyspozycji punkt ekologiczny Leśny Zakątek. Odbywają się w nim zajęcia terapeutyczne i edukacyjne. Dzieci na przykład mają tutaj zajęcia z przyrody, z biologii. Ogródek dydaktyczny jest bardzo atrakcyjną częścią naszej szkoły, która może służyć naszym dzieciom do relaksu i wypoczynku. Wszystkich Państwa jednocześnie zapraszamy do kontaktu telefonicznego i umawiania się również na takie indywidualne wizyty z nami, gdyż w obecnym czasie taką formę też praktykujemy. Zaprezentowaliśmy Państwu ofertę specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Łasku. Ośrodka z bardzo dobrze wyposażoną bazą dydaktyczną, terapeutyczną, z bardzo dobrze wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną. Oddając nam dziecko, możecie być Państwo pewni, że otoczymy je właściwą opieką. Zapraszamy Państwa do naszego ośrodka. Uzdrowisko Uniejów Park to Twoje miejsce relaksu, zdrowia i witalności. W centrum rehabilitacji połączonym z hotelem i strefą spa skorzystają Państwo z właściwości zdrowotnych i pielęgnacyjnych uniejowskiej wody termalnej. Głównym kierunkiem działalności uzdrowiska Uniejów Park jest rehabilitacja schorzeń narządu ruchu, mająca na celu przywrócenie pacjenta do maksymalnej sprawności w możliwie krótkim czasie. Zapraszamy mieszkańców województwa łódzkiego na program rehabilitacji onkologicznej Rehabilituj się na zdrowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2016-2020 do uzdrowiska Uniejów Park. Na program, jeszcze raz podkreślam, Rehabilituj się na zdrowie. Program jest skierowany tylko dla mieszkańców województwa łódzkiego. Głównym celem programu jest poprawa stanu zdrowia psychofizycznego oraz powrót do zdrowia pacjentów onkologicznych z województwa łódzkiego. Szczegóły dotyczące programu przedstawią nasze fizjoterapeutki. Rehabilitacja w programie trwa od 10 do 30 dni, w zależności od zabiegów, które są dobierane indywidualnie, od możliwości oraz potrzeb danego pacjenta. Lekarz rehabilitacji zleca takie zabiegi. Mamy zabiegi z kinezoterapii, fizykoterapii oraz hydroterapii. Pacjenci także mogą skorzystać z porady psychologa, psychoterapeuty, dietetyka oraz biorą udział w edukacji zdrowotnej. Od 2020 do końca 2022 roku na terenie Instytutu Zdrowia Człowieka Uzdrowisko Uniejów Park realizowany jest program dotyczący pacjentów chorych przewlekle onkologicznie. Instytut współpracuje także ze Szpitalem w Łęczycy. Zarówno choroba nowotworowa, jak i skomplikowane leczenie onkologiczne mogą prowadzić do zaburzenia funkcji narządów pacjenta, głównie narządów ruchu, do pogorszenia stanu sprawności, zmniejszenia tolerancji wysiłku, jak i wielu innych powikłań. Żeby temu zapobiec, konieczne jest w procesie leczniczym wprowadzenie takiego niezbędnego ogniwa, jakim jest rehabilitacja onkologiczna. W naszym uzdrowisku pacjenci kwalifikowani są do rehabilitacji onkologicznej przez specjalistę onkologii klinicznej. Następnie program rehabilitacji układa lekarz rehabilitacji. W powrocie do zdrowia należy wspomóc pacjenta i w naszym uzdrowisku jest to dostępne praktycznie od ręki. Nie ma terminów oczekiwania i pacjenci kwalifikowani są każdego miesiąca do rehabilitacji onkologicznej. Jeśli są Państwo w trakcie leczenia onkologicznego bądź mają Państwo bliskich, którzy leczą się onkologicznie, zapraszamy do uzdrowiska Uniejów Park, żeby skorzystać z naszego programu rehabilitacji onkologicznej.
Udział w programie ma na celu poprawę stanu psychicznego pacjentów oraz ich powrót do pełnej sprawności fizycznej, w tym również zawodowej. Program zakłada także interwencje psychologiczne i psychoterapeutyczne, a pacjenci będą mogli korzystać z nich grupowo i indywidualnie. Projekt zakłada dwie ścieżki zgłaszania się do programu. Osoba spełniająca kryteria zostaje zgłoszona przez lekarza prowadzącego onkologa poprzez skierowanie do projektu, bądź osoba zgłasza się sama poprzez kontakt telefoniczny do nas, gdzie udzielamy szczegółowych informacji, poprzez kontakt drogą mailową, bądź poprzez stronę internetową Rehabilituj się na zdrowie. W programie nie mogą wziąć udziału osoby, które mają orzeczenie o trwałej niezdolności do pracy, bądź osoby, które w momencie chęci skorzystania z programu uczestniczą w innej rehabilitacji w ramach NFZ, ZUS bądź KRUS. Spółdzielczy Dom Kultury Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej zaprasza na festyn z okazji Dnia Dziecka. W programie znajdzie się mnóstwo atrakcji i animacji dla najmłodszych. Dmuchaniec, trampolina, bańki mydlane, żywe maskotki, a także kącik twórczo-plastyczny. Wisienką na torcie będzie przedstawienie teatru Piccolo z Łodzi pod tytułem Skarb Kapitana Haka. Piknik odbędzie się we wtorek, 1 czerwca o godzinie 16 w Parku Broniewskiego. Serdecznie zapraszamy! Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów PKS Sieradz przy ulicy Wojska Polskiego 63 zaprasza na badania techniczne pojazdów. Stacja czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7.21, sobota w godzinach 7.13. Do każdego badania płyn do spryskiwaczy w prezencie. Jesteś osobą, która wyzdrowiała po COVID-19 lub przebyła bezobjawowe zakażenie koronawirusem? Potrzebujemy osocza Twojej krwi. Zadzwoń do najbliższego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa i umów się na wizytę. Więcej na www.gov.pl/koronawirus. Firma Ekowiatr BIS, posiadająca wieloletnie doświadczenie w obsłudze i zarządzaniu technicznym instalacji i obiektów odnawialnych źródeł energii. W zakresie swojej działalności oferuje również usługę kompleksowego mycia paneli fotowoltaicznych i pielęgnację terenów zielonych na farmach. Farma fotowoltaiczna, jak każda inna instalacja zewnętrzna pod wpływem czynników atmosferycznych oraz innych, np. siadające ptactwo, przyklejone liście z drzew, osiadanie pyłów na terenach uprzemysłowionych, ulega ciągłemu zabrudzeniu. Panujące powszechnie przekonanie, że instalacja fotowoltaiczna pod wpływem opadów deszczu ulega samooczyszczaniu, nie jest do końca prawidłowa. Prawdą jest, że intensywny deszcz zazwyczaj usuwa część zabrudzeń, zwłaszcza zalegającą grubszą warstwę kurzu i pyłu. Jednak moduły fotowoltaiczne dzięki temu nigdy nie będą w pełni czyste. Niekiedy same opady atmosferyczne nanoszą wiele różnych szkodliwych substancji, które należy regularnie usuwać. Zalegające i stale odkładające się na panelach zanieczyszczenia mogą już w krótkim czasie doprowadzić do degeneracji powierzchni ekranów, stałego spadku wydajności oraz zmniejszenia ich żywotności, a w dłuższym czasie ich całkowitego zniszczenia. Zanieczyszczenia wymagające dodatkowego mycia na ekranach paneli fotowoltaicznych posiadają wspólne cechy. Mają charakter częstopunktowy, są odporne na czyszczenie przez opady deszczu i długotrwale zalegają. Brak cyklicznego mycia całej instalacji fotowoltaicznej przynajmniej raz w roku, według przeprowadzanych badań, ma istotny wpływ na jej żywotność oraz produktywność. Po umyciu modułów fotowoltaicznych, według przeprowadzonych przez naszą firmę pomiarów, wzrost produkcji energii elektrycznej w tym samym czasie, w takiej samej temperaturze powietrza oraz przy takim samym natężeniu światła słonecznego, kształtuje się w przedziale od 4 do 12% w zależności od stopnia zabrudzenia powierzchni paneli. Dlatego głównymi powodami, dla których należy utrzymywać moduły fotowoltaiczne w należytej czystości są: optymalizacja współczynnika sprawności instalacji, zapobieganie uszkodzeniom instalacji, maksymalizacja łącznego czasu pracy instalacji, niegromadzenie zabrudzeń, które powodują straty w produkcji nawet rzędu kilkunastu procent, redukcja ponownego zabrudzenia dzięki absolutnie bezresztkowemu wysychaniu, nie pozostawianie środków powierzchniowo czynnych.
Przy zastosowaniu oferowanej przez firmę EcoWiatr BIS technologii koszt czyszczenia paneli dla farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW amortyzuje się już przy 2% strat mocy. Firma EcoWiatr BIS oferuje mycie paneli fotowoltaicznych przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Jako pierwsza firma w Polsce posiada maszynę RoboClean 25, zaprojektowaną i zbudowaną przez włoską firmę Messersi, przeznaczoną do mycia paneli fotowoltaicznych zamontowanych na wielkopowierzchniowych farmach. RoboClean 25 to wielofunkcyjna, samobieżna maszyna gąsienicowa, która jest w stanie poruszać się po każdym, nawet najbardziej niekorzystnym terenie. Duży zbiornik na wodę o pojemności 2400 litrów umożliwia umycie paneli na jednym obiekcie farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW. Do mycia stosowana jest woda demineralizowana poprzez użycie biodegradowalnych, w pełni bezpiecznych dla środowiska preparatów renomowanych światowych producentów. Teleskopowe ramię zakończone szczotką, które zapobiega zadrapaniom o długości do 4200 mm, pozwala na szybkie i sprawne umycie znacznych powierzchni paneli w krótkim czasie. Elektroniczne sterowanie odległości układu myjącego od paneli fotowoltaicznych przy użyciu zestawu wmontowanych czujników ultrasonicznych zapobiega przypadkowym ruchom ramienia i uszkodzeniom modułów, spowodowanych nierównym podłożem lub różnym kątem nachylenia paneli. Zraszacze rozmieszczone wzdłuż całkowitej długości szczotki zapewniają równomierne rozprowadzenie wody na powierzchni paneli tuż przed szczotką myjącą, poruszającą się w dwóch kierunkach w zależności od jazdy maszyny. Posiadając sprzęt, wykwalifikowaną kadrę ze stosownymi uprawnieniami producenta do obsługi urządzenia oraz własny transport, jesteśmy w stanie wykonać usługę mycia paneli fotowoltaicznych w każdym rejonie Polski. Firma EcoWiatr zajmuje się także kompleksowym utrzymaniem terenów zielonych na dużych powierzchniach. W ramach naszych usług oferujemy koszenie trawy i pielęgnację terenu. Jako specjaliści w tej dziedzinie dysponujemy odpowiednim sprzętem przeznaczonym do tego typu zadań. Dzięki doświadczeniu i indywidualnemu podejściu do klienta jesteśmy w stanie wykonać usługę zgodnie z oczekiwaniami. Działamy na terenie całego kraju. Zapraszamy do współpracy. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji lub też w przypadku pytań, zapraszamy Państwa do kontaktu z przedstawicielami naszej firmy. Oryginalne aranżacje, wysmakowana przestrzeń, rozwiązania ergonomiczne i estetyczne. Jeżeli marzysz o wnętrzu na miarę Twoich potrzeb, stylu życia, osobowości, planujesz remont, salon meblowy Tata kompleksowo wyposaży każdą przestrzeń. W ofercie designerskie ikony stylu, klasyka o unikatowej wartości, polskie marki Vox, Meblomag, Gala czy Taranko. Także trendy sezonowe, produkty codziennego użytku i ponadczasowe. Nasi specjaliści przygotują dla Ciebie spersonalizowany moodboard. Działamy holistycznie od projektu po kompleksowe wyposażenie. Nasza kreatywność nie zna granic. Od stylu vintage, postindustrialnego, glamour, aż po kolonialny, orientalny czy prowansalski. Jesteśmy dla Was w dwupoziomowym salonie na powierzchni 1200 metrów. Gwarantujemy profesjonalne porady dekoratorskie, produkty wysokiej jakości oraz dogodny system płatności. W tych trudnych czasach pandemii prowadzimy sprzedaż zindywidualizowaną, dostosowaną do potrzeb każdego klienta. Zapraszamy do naszego salonu w Sieradzu przy ulicy Warszawskiej 11A. Zachęcamy do kontaktu pod numerami telefonu 509 407 463 oraz 519 303 701. Nasze aranżacje i kolekcje mebli w Twoim wnętrzu. Zapraszamy! Słabo słyszę, przez to mam kłopot ze zrozumieniem, co mówi moja żona. Dobrze, że spotkałem Witka. Pomagam pacjentom z niedosłuchem od kilkunastu lat. W końcu ja też jestem użytkownikiem aparatów słuchowych. Razem z żoną prowadzimy własny gabinet protetyczny NanoMed. Dzięki profesjonalnym urządzeniom regulacja aparatu jest przyjemna i bezinwazyjna. Dzisiejsze aparaty są mniejsze i wydajniejsze. Pacjenci firmy NanoMed mają możliwość wypróbowania aparatu w domu w trzech etapach. Dzisiaj pacjent nosi aparat 12 godzin na dobę zamiast chować do szuflady jak dawniej. NanoMed. Dbamy o Wasz słuch.
Jeśli masz gorączkę, kaszel, duszności, kłopoty z oddychaniem, nie zgłaszaj się sam do przychodni POZ ani nie chodź do szpitala. Bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną. Państwowa Inspekcja Sanitarna Województwa Łódzkiego uruchomiła infolinię dedykowaną kwestiom związanym z koronawirusem SARS-CoV-2. Nie wychodź, po prostu zadzwoń. Z koronawirusem nadal trwa. Bądźmy odpowiedzialni. Chrońmy siebie i najbliższych, aby nie stracić tego, co najcenniejsze. Walka z koronawirusem nadal trwa. Bądźmy odpowiedzialni. Chrońmy siebie i najbliższych, aby nie stracić tego, co najcenniejsze. To wszystko, co przygotowaliśmy dziś dla Państwa. Nasze materiały możecie oglądać również na www.8tvr.pl. Jesteśmy również dostępni na Facebooku i YouTubie. Już teraz zapraszam na premierowy serwis informacyjny w poniedziałek po godzinie 18. Życzę Państwu przyjemnego i spokojnego weekendu. Do zobaczenia.